Smaczne, szybkie tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Dla moich stałych widzów wiernych, pewien myk tak zwany, czyli tajemnica grzałek. Niektóre grzałki, przynajmniej większość, ma tak zwane zabezpieczenie termiczne. Jest takie coś, kosztuje około 3 zł. To jest temperatura 142-147 stopni. On jest umieszczony, to zabezpieczenie termiczne, od tej czarnej strony. I nieraz grzałka po prostu jest tutaj, jak to jest sprawna, a tylko siadło, zabezpieczenie termiczne. Grzałkę sprawdzamy oczywiście onomierzem na omach. Tutaj widać 26 omów. Przejścia, przebicia tu nie ma na masę, ani tu, ani tu. Czyli możemy sobie takie zabezpieczenie termiczne w własnym zakresie załadować, zrobić i oszczędzimy 30-40 zł na grzałce. Po wyciągnięciu tutaj, nie wiem czy tak dobrze jest widoczne, z jakiegoś aluminiowego, przepraszam, miedzianego najlepiej radiatorka, wyciąć sobie taką spiralkę, dopasować, umieścić sobie tutaj w tej obudowie, tak żeby nam to zabezpieczenie dosyć ciasno weszło i po prostu tutaj te wszystkie długości sobie wyregulować, żeby nam swobodnie weszło i na koniec sprawdzić, czy jest przejście prądu. Grzałka naprawiona, spełnia swoją funkcję bardzo dobrze. Zaoszczędziliśmy około 30 zł. Termin kosztował złotówkę, troszkę kitu dwuskładnikowego, takiego utwardzalnego i wszystko działa jak trzeba. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanych napraw i zapraszam na moje filmy nie tylko kulinarne.